Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować auta takich youtuberów jak Kaluch, Glampaula czy Jacek Bilczyński. Ta seria na moim kanale rok temu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Kilku z tych youtuberów być może widziałeś w poprzednich odcinkach, niemniej są to nowe odcinki po trzech youtuberów w każdym z nich. Mam rozpisane kilka odcinków i youtuberów, możecie podawać kolejnych. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, a doceniasz moją pracę, proszę kliknij ten czerwony przycisk pod tym filmem. Pierwszą osobą w tym zestawieniu jest Kaluch. Jest to osoba mająca ponad 1 milion subskrypcji, a porusza się on Fordem Focusem w kombi. Kaluch za swojego Forda mógł dać około 17 tysięcy złotych. Ford Focus to samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany przez amerykański koncern motoryzacyjnych Ford Motors Company od 1998 roku jako następca Escorta. W 2018 roku do sprzedaży trafi czwarte wcielenie modelu. Ford Focus 1 został po raz pierwszy zaprezentowany w 1998 roku. Auto produkowane było w latach 1998-2007. Pierwsze zdjęcia szpiegowskie pojazdu pojawiły się w sieci w 1995 roku. W czasie budowy auto oznaczone było kryptonimem CW70. Pojazd wyróżniał się w stosunku do konkurencji w pełni niezależnym, wielopunktowym, tylnym zawieszeniem z płaskim wahaczem ustalającym oraz ówcześnie przełomową stylizacją nadwozia nazwaną New Edge Design. W 1999 roku ofertę pojazdu wzbogacono o wersję sedan oraz kombi. W 2001 roku auto przeszło facelifting. Na początku 2002 roku do oferty włączono usportowioną wersję ST170. Kolejną osobą jest Glampaula. Ma ona dwa główne kanały. Glampaula 565 tysięcy subskrypcji oraz Glampaula 730 tysięcy subskrypcji. Ma ona Toyota CHR Hybrid z 2017 roku. Za takie auto dała około 115 tysięcy złotych. Toyota CHR to samochód osobowy typu kompaktowy crossover produkowany przez japoński koncern Toyota od 2016 roku w tureckich oraz japońskich zakładach marki. Pomysł producenta na stworzenie własnej odpowiedzi na Nissana Qashqai po raz pierwszy zobrazował prototyp CHR zaprezentowany w 2014 roku w Paryżu. Toyota szybko ogłosiła plany wdrożenia produkcyjnej wersji z racji dostrzeżenia ogromnego potencjału w segmencie kompaktowych crossoverów. Drugi koncepcyjny model zadebiutował w 2015 roku na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie. Oficjalne zdjęcia produkcyjnej wersji modelu CHR pojawiły się w marcu 2016 roku, chwilę przed światowym debiutem na salonie samochodowym w Genewie. Pojazd wywołał poruszenie odważną stylistyką, która w zaskakująco niskim stopniu odbiegała od wersji studyjnej. Ostatnią osobą w tym zestawieniu jest Jacek Bilczyński. Jacek na swoim kanale ma 92 tysiące subskrypcji, a porusza się Mercedesem CLA 45 AMG. Za takiego Mercedesa dał około 220 tysięcy złotych. Mercedes-Benz klasy CLA to samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany przez niemiecki koncern Mercedes-Benz w fabryce na Węgrzech od 2013 roku. Topowa odmiana Mercedesa CLA prezentuje się najlepiej w czarno-białych barwach. Te dwie kontrastujące ze sobą barwy podkreślają agresywny design auta. Ciekawym dodatkiem są opcjonalne czerwone zaciski hamulcowe, które Jacek też posiada. W tej samej kolorystyce utrzymano wnętrze CLA. Środek pojazdu sprawia wrażenie dobrze dopasowanego, wszystko za sprawą foteli, których boki szczególnie przylegają do ciał jadących pojazdem. Wnętrze pojazdu nie należy jednak do przesadnie przestronnych, na brak miejsca na nogi oraz nad głowami pasażerowie mogą narzekać. Po wciśnięciu pedału gazu samochód gwałtownie rusza. Do 100 km na godzinę auto przyspiesza w 4,6 sekundy, a rozpędzaniu auta towarzyszy efektowny dźwięk układu wydechowego. Świetne przyspieszenie CLA AMG nie jest wyłącznie zasługą mocnej jednostki napędowej. W dynamicznej jeździe pomaga również automatyczna skrzynia biegów, która w momencie włącza kolejne przełożenia. To wszystko w tym odcinku. Chciałbym jeszcze tylko nadmienić, że jeżeli któryś z youtuberów sprzedał swoje auto lub zmienił na inne, to wybaczcie. Te prezentowane auta są autami ostatnimi, o których oficjalnie wiem. Nie zapomnijcie zostawić suba na kanale oraz zaproponujcie, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Cześć!